Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Troszeczkę takie podsumowanie dnia drugiego, nagrywane zresztą na live, więc teraz widzicie jak czat się wita. Zaraz sobie zmienimy tą scenkę, już będziecie słyszeć muzyczkę w tle i tak dalej, ale no mówię, specjalnie zostawiłem na chwilę, żeby właśnie czat się przywitał. No i co, no nagrywam to trzeciego dnia, pewnie to dostaniecie jakoś pod koniec dnia, no pewnie przed północą nawet, ale no jeszcze dzisiaj nic tu nie robiłem, jak widzicie awka jest jeszcze pełna, jeszcze nic nie ruszane, dzisiaj calutki dzień biliśmy sobie klaserek, ale do tego na spokojnie przejdziemy, no wszyscy się tu już z tego co widzę przywitali, także zmienimy sobie na tą scenkę. Będziecie teraz pewnie mieli muzyczkę w tle. No i okej, jak to tu wyglądało? Generalnie na koniec drugiego dnia mieliśmy taką postać. Ja już tu sobie przygotowałem, specjalnie zrobiłem screena. 22 i tam, bo to strasznie mam małe, ale takie 22,5% chyba procent klasera z tego co widzę udało nam się wbić. Awkę robiliśmy jakoś na 21, 20 tam 1,5% chyba procentach. Wiadomo, że tam wpadły jeszcze potwory z misji i tak dalej, i tak dalej. Także no 21% jak na drugi dzień wydaje mi się, że jest dość git. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? No wczoraj nie zrobiłem misji dnia, bo miałem zakręcić kółkiem 5 razy, no jak wiecie kręcimy sobie kółkiem tylko raz dziennie, a ręki wczoraj wiadomo zrobiłem od około godziny 20, teraz mamy 19.20, sobie te ataki będę robił, żeby tutaj na pewno 10 zrobić. No i co? No coś nam tutaj popadało, dużo luchów porobiliśmy, do tego zaraz przejdziemy. Mamy twierdzę, w tym momencie nam się buduje na czwarty poziom, rycerzy jeszcze nie mamy żadnych, tutaj eko na 3, kwatery na 2, kopalnie klejnotów na 1. Dzisiaj to wszystko sobie zrobiliśmy. Aha, ja tutaj cały czas wam pokazuję tego screena. Dobra, to zaraz. Poczekajcie. Coś tu jeszcze ważnego na tym screenie? No chyba nie. Chyba tak naprawdę, no tylko tyle, że ten 28 level udało nam się zdobyć w ciągu drugiego dnia, więc wydaje mi się, że git. No i tyle tego klasera, tak, tak, już wam tutaj to wyłączam. Dobra, cyk, no i teraz na szybko ten kamieniołom, jak widzicie, mamy na poziomie trzecim, twierdza nam się na czwórkę robi, zaraz się skończy. Eko, znaczy nie eko, tylko kwatery mamy na dwójce. Twierdzę zrobimy na czwórkę, koszary sobie machniemy na jedynkę, no już jakieś ataki powoli będziemy robić. Jutro pewnie się tam ludzie przestaną mieć tą ochronkę, no to troszkę tych surek zdobędziemy, no bo jest problem z tymi surkami, nie? Bez drugiego pakietu jednak jest problem i cały czas ich brakuje. Dobra, tak jak mówiłem, no tutaj tego dzisiaj miałem pokonaj kogoś tam gołymi rękoma, więc tą misję zrobiłem. Wczoraj miałem zakręcenie kółkiem 5 razy, nie zrobiłem, no bo kręcimy tylko raz. Jeżeli jeszcze chodzi o wczorajszy dzień, to tutaj mam dla was przygotowanego screena stopki. O, tutaj widzę, że się ze mnie śmieją na czacie, no ale co zrobić. Screena mamy przygotowanego stopki, tak wyglądała dosłownie tam chyba 5 minut przed północą dnia drugiego. Jak widzimy jest Turor na drugim miejscu, który zresztą teraz siedzi chyba na streamie, więc znowu pozdrawiam. Jest AK Dealer, który wbił 213. No i tutaj jakieś 95, tu widzę, że jeszcze jakiś 105 zabójca, więc też jak na, no zabójcą w sumie troszkę więcej idzie grzybów na te dwie broni, ale generalnie ładnie. I tyle, więc tak się topka prezentowała, możecie sobie teraz zatrzymać i na spokojnie obejrzeć. Dobra, to od razu wyłączymy za pamięci, żeby znowu nie było fejla. Co możemy tutaj więcej? Jeżeli chodzi o dzisiaj, no to jak widzicie dobiliśmy 30,3% klasera. Jeszcze będziemy go robić. Planuję awkę zacząć tak o 23. Wczoraj miałem 60 klepsy, no i mi zostały po trzech paskach przeskipowanych tago. O tam 23.30 zostało mi właśnie 33 klepsydry, więc chyba dzisiaj też na spokojnie te trzy paski sobie przeskipuję. Jeżeli nie, to tak dla bezpieczeństwa zacznę o 23, żeby jeszcze troszkę czasu mieć zapasu po prostu. Jeżeli chodzi o arenkę, no to tak jak mówię, robię tutaj co 10 minut jakiś followek, ale nie widzę. Bartus 2004, dzięki za followka, akurat cię nie ma na tym. Jak widzicie, no przyjaciele są dodani, tutaj na Discordzie dużo osób wysyła tam jakichś ludzi, którzy mają jakieś itemki potrzebne do klaserka, więc no my tutaj sobie wszystko dodajemy i bijemy co 10 minutek na spokojnie. No i tak jak mówię, no póki co 8% chyba mniej więcej od wczoraj tego klasera wbiliśmy, myślę, że jeszcze może jakieś 1,5%, może 1% wyciśniemy do tej 23. Lochy zaraz tutaj popokazuję, bo mam wszystko pozapisywane. W tym momencie mamy kamiennego olbrzyma, którego myślę, że jesteśmy w stanie pocisnąć, jeżeli siądzie jakaś szczęśliwa próba, no i mięsny golem jest troszkę od niego silniejszy. Gemiki, nie wiem czy już mówiłem czy nie mówiłem, no póki co wyleciało mi 5 na HP i 1 na szczęście. Tego na szczęście zamieniłem na HP, no bo w ogóle już tu nie mamy miejsc. W broni sobie oszczędzam na jakiś na zręczność, no ale nie wiem czy to będzie takie proste. W tym momencie jak sami nie widzicie,
Nie mamy w ogóle nawet golda, żeby to kopać dalej. No niby 5 na HP nie jest złe, ale no przydałaby się zręczność, bo jednak strasznie małe obrażenia mamy. Rocky 1331, dziękuję za followka też. Tutaj ludzie followki zostawiają chyba, żeby być na odcinku. Co tutaj więcej? Możemy w sumie rękę sobie jedną zrobić. Bo nam się, mam założoną broń, mam, bo nam się skończył już czas oczekiwania, także no tak wygląda ta gra free to play, plus dwa itemki, no nie ma tragedii. Szczerze mówiąc, jest to fajna odskocznia dla mnie, wydaje mi się, fajna odskocznia, jeżeli chodzi o takiej gry jakby normalnej na grzybach, no ale wiadomo, zobaczymy na jak długo, no póki co tak czy siak idzie to w miarę szybko, no bo robimy te trzy paski i tak dalej, więc tam jakoś bardzo od tych graczy jako nie odstajemy. Natomiast no zobaczymy, jak to zwolni, jak to mi się będzie podobać, ale w tym momencie fajnie, nie? Tak jest, no nie przeskipujesz wszystkiego za grzyby, klasera nie zrobisz tam w, nie wiem, pół godziny i tak dalej, tylko no cały dzień siedzisz, coś tutaj sobie robisz i tak dalej, i tak dalej. Jest gildia borówki, którą pozdrawiam, tutaj widzimy, że niektórzy jak Hormon, no widać, że polecieli troszeczkę mocniej, aniżeli jej free to play albo eko. No ale są też ludzie 100% free to play, tutaj na przykład ja, na przykład Defi też kręci raz kółkiem i tak dalej. I kilka jeszcze innych osób, są tam, jest tam parę osób takich eko. No jakoś to wygląda, jak tam chcecie to sobie możecie zatrzymać i polecimy i zobaczycie, no po prostu. Dobra, i chyba na sam koniec, tak jak mówię, zobaczymy te walki. Poczekajcie, szkieleta i zjawy sobie oglądaliśmy. W tym momencie jeszcze mam dla was dwie arenki takie dość trollowe zapisane. To zaraz obejrzymy, no tutaj mamy tego obrzydliwego ożywieńca. Z nim jeszcze problemów absolutnie nie było. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o, to jest takie można powiedzieć podsumowanie dnia drugiego, jutro albo tam kiedyś, nie wiem, jeszcze wrzucę podsumowanie dnia trzeciego, nie wiem czy dzisiaj tego raczej nie nagram, bo nie dam rady, ale znowu porobię screeny, no i coś takiego postaram się wam jakby pokazać. Tu mi wyleciało coś na siłę, ale to tam mniejsza z tym. Mamy podstępnego wampira, on też, generalnie dużo lochów mi padło za pierwszą próbą, no bo widzicie, te statystyki jakoś wyglądają, no ale, no co, no dzisiaj sobie zmieniliśmy też broń, jakiś tam pasek z miejscem na klejnot wyleciał, więc też fajnie, no i tak to wygląda po prostu. Dziwne, że nic nie dostał, tu ktoś pisze. No, różne były walki, zaraz wam pokażę coś bardzo fajnego. Dobra, podstępny wampir pokonany. Ghoul nocny bodajże też za pierwszym razem, chociaż nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No, on już tutaj jest z mocniejszych przeciwników, patrząc na nasze statystyki na tym 20 levelu. To wszystko się działo wczoraj, to wszystko sobie biliśmy wczoraj co godzinkę. Także tak to po prostu wygląda. No tutaj unikami, no ja mówiłem, że właśnie ten zwiadowca będzie fajny dla free to play, bo on często w tych próbach dzięki unikom wygrywa walki i to jest takie przyjemne, nie, że już niby przegraliście, ale nagle robisz tam 3-4 uniki i wygrywasz. Aha, tutaj jakieś buty nam poleciały, coś takiego, no ale minus 3 w porównaniu do naszych obecnych, a nawet ja chyba tutaj jeszcze mam tak po prostu odłożone, żeby sobie leżały. Dobra, mamy wodnego glomfa, to jest bodajże pierwszy w drugim lochu zwiadowca, no też już tutaj no zręczności ma troszkę więcej od nas, ale my tego HP tu mieliśmy bardzo dużo, więc w sumie troszkę nam to pomagało, jakby nie było. No ale okej, zaraz do takich najciekawszych, myślę, walk za moment przejdziemy, bo to jeszcze nie było takie tam nie wiadomo co, no nie? Tak sobie myślę, że fail z tym, że tego screena nie schowałem, ale mam nadzieję, że nie będziecie obrażeni i możecie kciuka w górę zostawić, to teraz przypominam, powinienem na początku. Zapraszam na streamki, bo tak jak mówię, nagrywamy to na streamku. O, tutaj pierwsza walka, gdzie zostało nam 311 HP, no ale udało się go pokonać. Jakiś tam hełmik, ale to nic szczególnego. Mamy też walkę z Banshee, czyli z magiem, ale ją chyba też w miarę szybko pokonaliśmy. No mówię, no to HP akurat na magów, że mieliśmy go tak dużo. Wydaje mi się, że było dobre. No bo zobaczcie, że tutaj nam zostało 4300, no i też pokonana. Ona nam akurat nic nie dała. Tutaj mamy Yetiego. Poczekajcie sekundę, Yeti to był jeszcze wczoraj. Szkieleta wojownika też jeszcze wczoraj po północy sobie kliknęliśmy. No i reszta lochów to już był dzisiaj, jak tam stałem. To tam zresztą widzicie obok godziny. Tak, tak, no odcinek nagrywam, bo tu widzę, że na czacie ktoś tam pisze. No i okej, no tutaj jeżeli chodzi o tego Yetiego, no to zobaczcie, no póki co nie wygląda to jakoś bardzo obiecująco. Tutaj on nas bije dość sporo, no cały czas nas boli, że tej zręczności nie mamy za wiele. No ale co zrobić, no czekamy na jakiś gemik właśnie chociaż na tą zręczność, cały czas mamy slot w broni, żeby właśnie, o właśnie, o tym mówię. Tutaj nam zostało 2 HP, no i uniczki jak sami widzicie. No i praktycznie przegrana walka okazała się wygrana, więc jakby no to też jest
fajne w tym zwiadowcy, nie? Zwłaszcza na takim free-to-play, jak sobie klikasz te lożki co godzinkę, no to co mogę powiedzieć, no szczęście. Buciki takie, które bodajże mamy do tej pory, dokładnie, więc nam poleciały, także no to zawsze git. Tutaj mamy jakąś walkę, co tutaj się zadziało w tej walce? Okej, no tu widzicie tyle uników. Cyk. Tutaj jeszcze krytyk. Tutaj unik. No, to nie wiem w sumie czemu zapisałem. Chyba mi chodziło o ten początek, że zobaczcie jak to wyglądało na początku. 3, 4, 5, 5 ciosów, no a my 5 uników, nie? Chyba o ten początek mi chodziło, no ale potem i tak niestety przegraliśmy, więc no tak to wygląda. Dobra, teraz mamy szkieleta wojownika, którego pokonałem dzisiaj po północy. Aha, i po północy zmieniłem sobie łuk, jak sami możecie zauważyć. Mam ten, co do tej pory trzymam, czyli dokładnie ten. I też zobaczcie jak się moje staty zmieniły, a to wszystko dlatego, że jakieś tam itemki nowe w zbrojowni, w gabinecie magii mi się pokazały, więc i przy okazji te itemki sobie po prostu kupiliśmy. No i od razu po kupieniu, jak widzieliście tam 8 minut po północy, usadziliśmy właśnie tego szkieleta wojownika. Także tak to wyglądało. No i tutaj też uniki, no i widzimy, że tego HP znowu o wiele więcej mamy. Jakiś mocny kryt z jego strony, tu jeszcze jakiś blok. No ale koniec końców udało się i dostaliśmy hełm, ale słabiutki, więc jakby nie ma o czym mówić. No i dobra, i tak naprawdę się skończył tak dzień drugi. Dzisiaj już sobie wstaliśmy, no i szkieleta też widzę, że 8.15 pokonaliśmy. Czy my coś tutaj jeszcze mamy? Aha, nie mamy w ogóle trinketu. Trinket nam ani nie leci z misji, ani nam nie leci w gabinecie magii, ani żaden epic nam nie poleciał, jeżeli chodzi o trinkety. Także no niestety słabo to wygląda. Dobra, teraz walka ze szkieletem, jeszcze szybko przelecimy. No i tak, dużo osób pisało, czemu w ogóle zdejmuje łuk na czas, jak tam nie walczę i tak dalej, żeby mnie po prostu zbijali w rankingu, żeby tą arenę łatwiej robić i tak dalej, ale to no nie zawsze działa, nie? No ale na noc jak sobie zostawimy, no to tam ten ranking jest o wiele niższy niż tam w momencie, w którym się kładliśmy spać, no nie? Także wydaje mi się, że to jest niezłe. Dobra, no i tutaj też z tym szkieletem, no z wojownikami nie jest wcale tak trudno, no bo jednak te uniki, tak jak mówię, nam jakieś wchodzą. No i tu nam poleciał pasek na zręczność plus 44. Mieliśmy go do momentu, do którego nam nie wypadł ten epik, bo on jest jeszcze nie dość, że lepszy to z dziurą, ale do tego zaraz przejdziemy. Tutaj bardzo ciekawa walka z druidem. Druid w masce kota, więc zwiadowca po prostu. Jak widzicie, no statystyki, no troszkę ma więcej inteligencji niż my zręczności, ale HP ma o wiele mniej. No i zobaczcie jak ta walka wyglądała. Powiedzmy 8000 HP, 3300 HP do 34000. To też właśnie zapisałem, dlatego że no bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Tutaj kolejny unik, kolejny unik, kolejny unik, jeszcze jeden. My za to zero uników, nasz zwiadowca niestety zapomniał jak się uniki robi. No i tak to wyglądało. I to był w ogóle atak do klaserka też swoją drogą, więc no znowu 10 minut, można powiedzieć, że w pupę. Dobra, i lecimy dalej. Tu mamy szamana Udu, którego pokonaliśmy tak naprawdę dzięki bardzo mocnym bombom. 4500, tu widzicie jak 7000 i jeszcze 5200 prawie krytyk na koniec. No 3 krytyki, więc można powiedzieć, że przyfarciło się. No i mamy wszystkie cechy 25 i to jest właśnie ten paseczek, który do tej pory mamy założony, bo jest miejscem na gaming i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no i tutaj ostatni przeciwnik, czyli ohydny gremlin. Tutaj już jak widzicie, o właśnie, tutaj już jak widzicie mamy o wiele więcej HP, no bo założyliśmy te gemiki na HP, więc jakby no nie mogliśmy tego gremlina pokonać, dopóki tych gemów nie założyliśmy, ale jak nam poleciało tyle na HP, zręczności jak widzicie nie mamy wcale o wiele więcej niż w tamtej walce, no ale HP już jest zdecydowanie więcej i dzięki temu z problemami, bo on, zobaczcie, on ma tutaj 225 zręczności więcej, więc nas bije naprawdę mocno, ale też z dużym szczęściem 258 HP i udało się go pokonać. Także do tej pory tak te lochy wyglądają. No i w tym momencie mamy tego kamiennego olbrzyma, którego myślę, że jakbyśmy zdobyli gem na zręczność do broni, to raczej by padł bez problemu, no ale w tym momencie to my mu bijemy prawie tyle co nic, a on nas bije za dość sporo.
I dobra, i tak naprawdę chyba tyle. No tak wygląda nasza twierdza, zaraz się zrobi ta czwóreczka, lecimy koszary. Powolutku, powolutku, tak jak mówię, no cztery grzybki, z pierwszej misji dostaniemy piątego. I tak naprawdę w dwa paski musimy dzisiaj polecieć pięć grzybów, żeby zrobić sobie trzeci pasek. Z ulepszeniami gildii jest niestety problem, no bo jak widzicie, one już kosztują grzyby. Tutaj trener kolejny 6 grzybów, skarbiec 4. Także wydaje mi się, że no wiadomo, od jutra już lecę jeden pasek, no i będę musiał liczyć na koło. Natomiast jeżeli chodzi o te grzyby, no to nie wiem, czy nawet nie będę musiał odpuścić trzech pasków któryś weekend taki, można powiedzieć, no dla mnie, czyli na przykład jakiś weekend expa, w którym powinienem zrobić te trzy paski, właśnie dlatego, żeby tutaj zrobić te ulepszenia, no bo z grzybami naprawdę mamy problem. Dla porównania, Defi dzisiaj przed pierwszą misją miał 9 grzybów, czyli pierwsza misja mu dała 10 grzyba, więc jakby miał, od razu już był pewny, że te trzy paski zrobi, no a jeszcze mu tam pewnie jakieś podropiły, czy tam podrobią. Natomiast no my teraz dostaniemy 5 grzyba, no i jeszcze nawet nie mam pewności, że te trzy paski zrobimy. Co najśmieszniejsze, wczoraj z koła nam poleciały właśnie 3 grzyby, bo gdyby nie to koło wczorajsze za to jedno kręcenie, to w tym momencie mielibyśmy jednego grzyba, także no tyle nam się przyfarciło. No ale co zrobić? Dobra, to by było tak naprawdę na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Troszkę taki chaotyczny, randomowy, nagrywany na streamie, ale mam nadzieję, że i tak było git. Zmienię wam jeszcze scenkę, żeby się tutaj czat pożegnał. Mam nadzieję, że przez te 15 minut, 16 już nie usnęli. Poczekajcie, o, to będzie ta scena. Także pożegnajcie się tutaj czacik ładnie z YouTube'em. A my sobie będziemy za chwilę kończyć. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, gdzie będziemy tą postać free to play głównie ogrywać, ale jeszcze myślę, że takie podsumowania kolejnych dni przez tam jakieś może jeszcze z 2-3 się pokażą, no bo na razie dość szybko to wszystko się rozwija. Dobra, tu widzę, że się wszyscy żegnają, także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!